Cześć, tu pan Bartek, jestem na ulicy Goliana w Wieliczce. Jak widzicie, od kilku dni widzicie za mną, trwają prace dotyczące kanalizacji. Z tego co wiem, dotyczy to uszczelnienia, remontu kanalizacji właśnie tutaj na ulicy Goliana. No i są utrudnienia w ruchu. Teraz jest taka godzina, że akurat tego ruchu nie ma dużego, no ale generalnie są problemy. Natomiast większym problemem jest to, i to co zaskoczyło tutaj niektórych okolicznych mieszkańców, właścicieli lokali, jest to, że ten remont polega na, z tego co wiem, bo nie ma właśnie informacji oficjalnych, na wstrzykiwaniu czy tam wtłaczaniu jakichś substancji chemicznych, które mają uszczelniać rury. I problem jest w tym, że ta substancja, opary z tej substancji, strasznie żrące, przedostają się do niektórych lokali, w tym lokali usługowych i gastronomicznych. No i ci właściciele zostali tym kompletnie zaskoczeni, bo nikt ich nie uprzedzał w ogóle, że kiedy te prace będą rozpoczęte i że jest ryzyko takie, że z ich jakby odpływów rur kanalizacyjnych może iść taki żrący zapach. No i tutaj niektórzy przedsiębiorcy, niektóre firmy, bo przecież to jest centrum Wieliczkie, tutaj dużo lokali usługowych, restauracje, piekarnie, no inne, nie będę wskazywał, ale ponieśli z tego tytułu dodatkowe koszty, straty, krzywdy, no bo to też jest stres i nerwy. Bo na przykład, no trzeba było część jedzenia, na przykład, które przesiąknęło tym zapachem, po prostu wyrzucić. No, trzeba było przepłukać tę instalację kanalizacyjną, swoją wewnętrzną, te rury. Ogromną ilością wody, no tutaj niektórzy przedsiębiorcy mówili, że cały dzień po prostu puszczali wodę, żeby to płukać, żeby nie śmierdziało. No też wietrzenie, to też jest przecież wychładzanie lokali, które później trzeba ogrzać. Także to są koszty, no i zrozumiałe jest, że czasami trzeba się liczyć z pewnymi utrudnieniami, no bo niektóre inwestycje może tego wymagają. Natomiast problem jest właśnie w tym, że ci ludzie w ogóle nie zostali uprzedzeni, ci przedsiębiorcy, ci właściciele w ogóle nie zostali uprzedzeni o tym, że ten remont się zacznie i że takie jest ryzyko. No i to jest właśnie problem tej komunikacji. Jak widzicie, przy ulicy Limanowskiego w niektórych lokalach otwierane drzwi. A to dlatego właśnie, że jest ten smród tej chemii żywicznej z kanalizacji. Tam jak widzicie, a już nie będę szedł, może przybliżę, jest skarbnik. Też otwarte drzwi. No oczywiście nikt by tutaj z tych właścicieli lokali tych drzwi no nie otwierał dzisiaj, tak jak przy banku, żeby sobie wychładzać lokale. No ale właśnie to wynika z tego, że muszą wietrzyć swoje lokale przed tym żrącym smrodem z kanalizacji, która jest w remoncie właśnie tam na ulicy Goliana. No już mam informację, porozmawiałem chwilę z wykonawcami, no mówią, że dzisiaj jest ostatni dzień, No, nie będą już więcej wpuszczać tej substancji, tej żywicy. Powiedzieli, że to jest jakaś żywica uszczelniająca. Także ona dzisiaj powinna się już utrwalić. Nie będą płukać ją wodą, więc w następnych dniach już nie powinno być tego uciążliwego zapachu. No ale nie zapominajmy o tym problemie braku komunikacji w Wieliczce między władzami a mieszkańcami. No to jest kolejny przykład, że to szwankuje od dawna. Przypominam wam, że gmina ma ogromne możliwości informowania mieszkańców, na przykład przez SMS-y mogą być wysłane przez konkretnych rejonów, do konkretnych osiedli, sołectw. Warto się do tego zapisać, no, tylko że mówię, no, gmina z tego nie korzysta, tak powinna. No i też pytanie, no, też jaka jest rola tutaj radni, gdzie są radni, władze gminy, władze osiedla. Pozdrawiam, pan Bartek.